O Jezu, która godzina? 10:22, no co? Boże, ale zaspałam. Dobrze, dzisiaj pracy nie miałam, bo widzę, że Luka z dziećmi to już dawno pojechali. O Boże, ale co to za sterta ciuchów? Dresy Lukasa? O fu, ale śmierdzą, to chyba do prania wszystko. Dobra, trzeba to zebrać. O Jezu. Dzisiaj chyba będzie dzień sprzątania. W ogóle czemu ja w piżamie nie spałam nawet? Dobra, muszę wziąć te ciuchy. Zobaczę, jak tam u Neli i Poli, czy też jest taki bałagan. Nie, u Neli jest okej. Okay. U Poli też. O Jezu. U Kai też są brudne ciuchy. No dobra. To dzisiaj dzień prania mamy, widzę. Dobra, no to muszę zejść na dół. Zrobię pranie i będę miała dzień wolny, co nie? No dobra, no to zrobię to pra... Co tu się stało? Czemu te książki są porozwalane? O Jezu, tu wszystko jest rozwalone! No nie, no jak oni tu tak nabrudzili? Zaraz to posprzątam. Matko Boska! Co tu się stało? Naczynia nieumyte, tu coś brudnego jest... O Jezu, lodówka... Co to, czemu to wszystko jest brudne? Dobra, idę. Jezu, co to się z tym lustrem? Czemu tu wszędzie woda jest? Zalali to. Boże święty. Ja nie mogę. Dobra, zrobię śniadanie, muszę to wszystko ogarnąć. Masakra, co oni tu zrobili? Boże, dobra, zrobię sobie coś na śniadanie. Co? Ble. To też trzeba umyć, może tu coś jest chociaż. No super. Otworzony lód, jeszcze pewnie polizany przez Nelę albo Pole. Super. O Jezu, fuj. Dobra, trzeba to wszystko posprzątać. Tylko od czego by tu zacząć? Dobra, chyba pierw posprzątam lodówkę. Dzisiaj chyba serio dzień sprzątania. Dobra, posprzątam lodówkę. Nie może być tak źle z lodówką. Dobra, muszę pierw wywalić te rzeczy. Fuj, dobra, idę to wywalić szybko. Pierw się zajmę kuchnią może. Dobra, muszę wywalić to do kosza. Ble. Fuj, fuj. Dobra, no teraz to muszę umyć. Więc wezmę to i gąbkę i muszę umyć lodówkę. Bo trochę prześmierdła już tą starą rybą. Dobra. Naleję trochę takiego płynu cytrynkowego na półeczki. I popsikam jeszcze tym płynem na ścianki. Okej. Dobra. I teraz gąbka. I muszę umyć to. Łe. Jak można do takiego stanu mieszkanie doprowadzić? Ja nie wiem. Dobra, półki umyte. No to co, trzeba włożyć jakieś świeże jedzenie, ale to za chwileczkę. Teraz trzeba ogarnąć naczynia, bo to jest masakra. Dobra, muszę wziąć płyn do mycia naczyń. O, wezmę może ten nowy. I to, i będziemy szorować. Okej, dobra, to jest już ogarnięte. Teraz trzeba tutaj ogarnąć, bo to też jest jakaś masakra totalna. Fuj, Nela tu napluła papką. Ble. Trzeba to zetrzeć. Dobra. Muszę iść po mopa. Masakra. Jeszcze tą wodę trzeba zetrzeć. Okej, pierw się zajmę wodą. Namoczę troszeczkę mopa. I dobra, muszę zetrzeć tą wodę. Okej, starta. No i teraz to, tu będzie już ciężej. Dobra, udało się jakoś. Jeszcze to trzeba zetrzeć.
Dobra, gotowe. Okej, plamy starte. Tylko trzeba uzupełnić lodówkę teraz. Więc okej. Zacznę od picia. Okej, na początek damy wodę. Dobra, zwykła woda. Okej, teraz zwykłe mleko. Białe, normalne mleko. Teraz mleko truskawkowe. Troszeczkę dalej postawię. I czekoladowe, bo Nela uwielbia mleko czekoladowe, naprawdę. Okej, teraz myślę, że mogę dać jakieś owocki. Okej, a więc tak. Truskaweczki i boróweczki. Każdy lubi. Okej, no i teraz myślę, że dżemy i takie przetwory słoiczkowe. Okej, lecimy z dżemem truskawkowym, borówkowym i miodzik. Okej, no to co? Góra jest gotowa, teraz tylko trzeba dać lody na dół. Okej, dam te na patyku. Pomarańczowy i tęczowy. Dobra, lodówka gotowa. Ale zobaczcie, te mniejsze lodówki też mają braki. Okej, zaczniemy od tej lodówki z przekąskami. Muszę dodać chipsy, czekoladę i chrupki. Okej, no to co? Chipsy, chrupki, no i czekolada. No a ta z sokami też jest pusta prawie. Trzeba dodać soki. Okej, a więc tak, burakowe i cytrynowe, z tego co pamiętam. Okej, dobra. Wydaje mi się, że już jest okej. Tylko trzeba chyba jeszcze dodać papki dla Poli. Dobra, mam tu zieloną, no i pomarańczową. Potem pojadę do sklepu i dokupię jeszcze. Okej, no to Jezu, kuchnię mam już skończoną. Ale teraz łazienka, Jezu, te lustro, masakra. Dobra, no i muszę też umyć kibelek. Dobra, ale pierw wytrę tą plamę przy prysznicu i ten, więc wezmę mopa. Ech, no i muszę to wytrzeć. Okej, trochę tutaj namoczę mopa i muszę to teraz wytrzeć. Gotowe i teraz tutaj jest jeszcze plama. Dobra. Jest wytarta. Okej. Teraz muszę to lustro wytrzeć, bo masakra jakaś. Nie wiem, co oni tu robili. Dobra, biorę spray i gąbkę. Coś czuję, że to będzie długo trwało. No ale dobra. Popsikam lustro. Biorę gąbkę i myjemy. No, gotowe. Dobra. O, jeszcze umyję w sumie wannę, bo to jest taki spray do pryszniców i wanien, więc też sobie ją troszeczkę umyję. Popsikam sobie do wanny. I też ją trochę umyję. Okej, i prysznic. Dobra, tu trzeba umyć. Dobra, gotowe. No to co? Czas na kibel. Dobra, ale mi się dobrze robi. Dobra, domestosem trzeba... Okej, i teraz tutaj trzeba umyć. Chyba muszę zatrudnić jakąś sprzątaczkę, bo to przecież jest jakaś masakra. No, nie. Ojeju. Dobra. O Jezu, te szlafroki i ręczniki też już by pasowało wziąć do prania. Bo to też jest już jakaś masakra. Dobra. No to też muszę wziąć do prania. Ups. Dobra, muszę to wszystko wpakować do prania. No dobra. Okej, mopa już chyba mogę odstawić, bo wszystkie te plamy są pomyte i tak dalej. Ale teraz czas chyba już odkurzyć,
odkurzyć dom, ale pierwszy tutaj poukładam, bo to tutaj to jest jakaś masakra. Dobra, no to muszę ułożyć te książki tutaj, bo to masakra jakaś. No i kurtki muszę odwiesić. Ja nie wiem, czemu oni to tak porozwalali. Jeszcze klucz. I okej, dobra. No to teraz wracam się tam. Muszę odłożyć jeszcze ten płyn. No i trzeba zrobić pranie. A w trakcie prania, no, muszę wyprasować jeszcze tutaj ten, umyć wszystkie okna i odkurzyć wszystko, więc jeszcze trochę roboty przed nami. Okej, no, ale teraz zrobimy pranie. A, i muszę jeszcze chyba wyciąć tą plamę na ścianie. Dobra. No to co, robimy pranie. Trzeba włożyć tutaj to wszystko. Ojeju, ale ja dużo tego prania mam. Dobra. Okej. Proszek. Okej. I płyn. Dobra. No to co? Pierzemy. W tym czasie tutaj wyprasuję ubrania. Dobra, to do kosza dam przecież, to nie ten. Okej. Dobra, to już jest wyprasowane, to potem sobie tam ten. Dobra, teraz sobie odkurzę dom. Także odkurzymy sobie pralnię i ogólnie cały dom. Cały dom odkurzony. Ogólnie podłogi na górnym piętrze już umyłam wczoraj, więc dzisiaj już ich nie muszę myć. Okej, widzę, że tutaj już się to wyprało, także przełożę to teraz do suszarki pranie. I teraz będzie się suszyło. Także no, hop. Dobra, a ja w tym czasie muszę umyć wszystkie okna, także też zabieram się za robotę i też zacznę od pralni. Thank you.
okno też umyte. Dobra, no i się wysuszyło. No to co, trzeba teraz to tutaj wyprasować. Więc pierw sobie wyprasuję ubrania, a potem szlafroki i ręczniki. Także no, dobra. O Jezu, no to zabieram się za prasowanie, bo tego będzie, upsi, dużo. Okej, prasowanie tych ubrań skończone i teraz szlafroków nie będę w sumie chyba prasować, no bo no nie wiem, w sumie szlafroków się chyba nie prasuje, przynajmniej ja tak nie robię. Więc ja rozłożę szlafroki i ręczniki. Okej, tutaj położę ręcznik, szlafrok, ręcznik, dobra. No i muszę teraz iść z ubraniami i je dać do szaf. Także lecimy na górne piętro. No, dobra. To tak, to są ubrania dla Lukasa. Tą powieszę. Dla mnie ubrania to są te. Dam sobie tu. I są tutaj ubrania dla Kai. W tym domu to chyba tylko porządek miała Nela i Pola, bo to ja im sprzątam. Czasem Nela sobie sama posprząta, ale to dopiero wtedy, kiedy poczuje, że ma za duży bałagan, żeby móc w nim funkcjonować. No a jak ma jakiś taki mniejszy, to sobie oczywiście nie... O, co się z tym stało? To sobie oczywiście nie sprząta, tylko ja jej muszę. Taka jest prawda, kochani. Ja ją zmuszam do tego, bo ona nie chce. Ech, no ale dobra. W sumie to już jest posprzątane. Więc... No co? Mogę się cieszyć czystym domkiem. W końcu. Jej! Dobra. To włączam sobie telewizor, wiadomości i cyk pyk. Dobra, chodźcie dzieci, idziemy. No, tylko wiesz, coś trochę boję, bo jakby zostawiliśmy mega bałagan za sobą, mama się wkurzy. No trudno, dobra. Puk, puk. Ding, dong. A w sumie mogę zadzwonić, zapomniałem. Ding, dong. Ding, dong. Kto to? Aha, to oni. Nie. Czeka ich porządna kara. Dobra, otwieram. Jak śmialiście? Czemu zostawiliś... Właśnie. Czemu żeście zostawili taki bałagan? Całe popołudnie sprzątałam i tak dalej. Prawie cały dzień. Bo zostawiliście tu po sobie taki bałagan. Jak można tutaj kurtki tak porozwalać? Jak tak można? Lukas, czemu nie wyniosę wcześniej do prania tych ciuchów brudnych? Czemu ja wszystko musiałam robić? Czemu nie zrobiłeś zakupów? Co? Co? Musiałam całą lodówkę myć, cały dom. Czemu nie poodkurzałeś? Już miałeś na to czas rano. Nie wstałeś tak późno. Przecież ja wstałam później od ciebie. To miałeś czas jeszcze. Jak tak można w ogóle? Nie. Największy porządek to miała tylko Nela i Pola. One nie dostają kary. Ale ty, Kaja i Lukas. Za kary, że ja to wszystko musiałam sama sprzątać. O nie. Lukas, ty nam naprawisz to auto, bo autobusem jechaliście pewnie, tak? No tak. Nie, masz umyć auto, proszę bardzo. Idziesz. Ja ci dam zaraz szmatkę ten. Idziesz myć auto, a ty, Kaja, pomożesz tacie, co? Będziesz mu latarkę trzymała. No nie. O Jezu. Nie ma o Jezu. No to psypał macie. Hehe, ale przynajmniej ja mam lepiej. No, zaraz nie będziesz miała lepiej. Ty do nauki, Nela. Szlaczki rysuj. No, a ja... Poczekajcie, Tania, już wam przyniosę tutaj wszystko do sprzątania. Już. Spokojnie. Proszę bardzo. O, jeszcze do szyb macie. Pięknie, no, super. Proszę bardzo, tutaj masz, Kaja, to, ty masz gąbkę, proszę bardzo, jeszcze macie skrzynkę z narzędziami, raz, dwa do auta, a ja,
Ja mam mieć spokój. Idę robić sobie spa. Idź już. Zawijaj gacie. Znaczy, wy zawijajcie gacie. Już idziemy. Rozwo! No, w końcu chwila spokoju. A teraz zrobię sobie spa, oglądę telewizję i zjem chipsiki. No, maseczka. Szlafroczek. O tak. To ja rozumiem. No, soczek. Chipsy. No. No i chillera. A jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bye!